Witam ponownie. Witam wszystkich, którzy chcieli do nas dołączyć. Bardzo nam jest miło. No, witam w studiu oczywiście Mateusz po drugiej stronie szyby i Magda Szczoczasz, która witam towarzyszy serdecznie. Mi... O, przepraszam, tak? Witam serdecznie. O, ja tak zawsze zagaduję to powitanie Magdy. Proszę Państwa, no taki mamy czas przedświąteczny. Myślałem różnie o temacie dzisiejszej audycji. I przyznam się, że już mamy chyba wszędzie tą atmosferę świąt od listopada właściwie, Magda, prawda? To się coraz wcześniej zaczyna. No tak. Ja myślę, że kiedyś pewnie w lecie to będziemy już pomału mówić o świętach. I dlatego temat dzisiejszy jest trochę taki pomieszany. Jak ta sałatka może, którą się będzie kroić na czas świąteczny. Trochę tego z różnych... z różnych stron, dziedzin, gatunków. Zacznę może nietypowo od Stanisława Tyma i jego sztuki rozmowy przy wycinaniu lasu. Czy coś, Magda, mówi ci ten tytuł? Tak, ja bardzo dawno temu miałam przyjemność oglądać, ale tak faktycznie to było bardzo dawno temu, jakieś 15 lat Wiesz temu. Wiesz co, bo chciałbym nawiązać do pewnego obrazu, który pokażemy trochę później, ale dojdziemy do tego właśnie przez cytat z tej sztuki. I chciałbym też, jak go przywołam, parę twoich refleksji na ten temat. Tu na drugim zdjęciu jest Bogusław Sochnacki, grający w tej sztuce i mówiący takie bardzo, bardzo głębokie słowa. Mimo, że to są drwale, to tam się zdarzają takie świetne cytaty, świetne przemyślenia. Mówiący o rozumie, bo zaraz dojdziemy do obrazu, który wszystko wyjaśni. A mówił o tym, porównując rozum do butów, że wyobraźmy sobie, że jak mamy własne, takie rozchodzone, takie nasze, popękane, gdzieś tam stare, jakieś może i połatane, ale wszędzie zajdziemy. Ale jeżeli założymy cudze, to albo są za ciasne i piją nas, gdzieś obcierają, albo są za duże, z nóg lecą, prawda? No i zrobimy parę kroków i staniemy jak ta, i tu się Macuga wyraził dosyć dosadnie, należałoby to wypikać. Dlaczego o tym mówię? Bo za chwilę pokażemy Państwu obraz, który jakby świadczy o tym, o czym mówił ten drwal Macuga ze sztuki Stanisława Tyma. To oczywiście stare buty Van Gogha. Pytanie do ciebie, Magda. Czy temat, tak jak w twojej sztuce, w fotografii, ma znaczenie? Czy jedynie sposób go jakby pokazania? Temat. Jeśli to jest fotografia, którą ja zamierzam wykonać, to tak, ma znaczenie. To są wtedy zabiegi, które ja podejmuję, żeby tą fotografię uzyskać. Ale zdarza się to dużo rzadziej. Bo zauważyłem przy tej twojej wystawie indyjskiej, że tam temat jednak miał znaczenie, bo były pewne przekazy, były ewidentnie tam czytało się pewien przekaz, który jakby chciałaś zawrzeć. A proszę, powiedz mi o tym przekazie. O tym przekazie. Tak. No chociażby te dzieci, które tam, jedno z karabinem, drugie tulące, to małe stworzenie, nie wiem, co to było, kuska mała, czy... To był chyba baranek. I wiesz co, bo przełożenie na świat dziecka tego, tych wszystkich konfliktów, tych jakichś takich sporów, które wywołują dorośli, ma najbardziej chyba dramatyczny wyraz. Tak mi się wydaje, że dzieci w tym całym naszym... Wiesz co, ja już powiem ci, o co mi chodziło. Tam akurat ten wyjazd, ta wystawa, te zdjęcia... I w ogóle ludzie, i też nawiążę w sumie do tego, co powiedziałeś wcześniej, jakby kim się stajemy i kim zostajemy poprzez to, w jakim miejscu jesteśmy wychowani. I no wyrastamy z pewnej kultury, z pewnego środowiska. Tak, i też jakby dla mnie prawdziwość tego spojrzenia, prawdziwość tego, co ci ludzie mają do zaoferowania światu i sobie nawzajem, jest tak niebywała i tak niewiarygodna, że właśnie nie uwiera. Ja mam wrażenie, że można się od nich uczyć. To znaczy ja się bardzo dużo od nich nauczyłam. No niewątpliwie.
Poznanie nowej kultury wzbogaca. To nawet nie chodzi chyba o kulturę, powiem ci. Nie, ja to powiedziałem tak w nieznośnie taki akademicki sposób. Tak i trochę tak. Prawda? Bo, bo to się też, to słowo ma jakby wiele znaczeń. To, o czym będziemy tutaj mówić, też ma czasami nazwanie czegoś tak, w taki właśnie sposób, że kultura może się kojarzyć z pewną układą, pewnym stylem zachowań i tak dalej, albo z jakąś tradycją, z której się wyrasta, z pewnymi zwyczajami, w których się wyrasta. Tym, czym się nasiąka. Prawda? No, tak, no jakby ja ciągle podtrzymuję moje takie stwierdzenie, że my tutaj jesteśmy dokładnie bardzo pięknie opakowani, ale nie umiemy się skontaktować, nawet ze sobą. I w momencie, kiedy faktycznie wchodzimy w czyjeś buty, nawet w angielskim jest takie powiedzenie walk in my shoes. Patrz, jak świetnie nawiązałaś do tego. Ja myślałem, że może nie powinienem zaczynać od takich akcentów, ale to, co mówisz, to świetnie. Świetnie nawiązałeś do tego, o czym chciałem powiedzieć, że te własne buty, że mamy takie nasze własne i one pozwalają nam zajść dalej niż te za ciasne cudze lub za obszerne cudze. Mhm. I tu no, w tej chwili widzimy świetny obraz Vincenta van Gogha, gdzie temat jest może mniej istotny od sposobu wykonania. Ale te buty też świadczą o tym, jak bardzo ten człowiek musiał wiele w swoim tutaj życiu przejść. Nawet czasami nie do końca musi być to dorosły człowiek. Jasne. Dlatego, bo pytasz o zdjęcia, to nawiązuje cały czas do tego miejsca, w którym się akurat wtedy znalazłam. I tam są faktycznie, nie wszędzie, ale gdzieniegdzie są te dzieci. I mam wrażenie, że one są bardzo mocno świadome i dojrzałe na swój sposób. Znaczy, nie na Może swój zbyt, sposób. Może zbyt wcześnie dojrzały po prostu. Kurczę, nie świecie. Wiem, czy to jest do ocenienia. Mm-hmm. Czy jakby jest nam dane, czy możemy oceniać w ten sposób. Bo wiesz, jakby... jeżeli mówimy już o tych kulturach, tam, gdzie miałaś okazję bywać, to te dzieci pewnie wcześniej dojrzewają jednak. Ten świat stawia im wcześniej wymagania. Te pracujące dzieci, które są hańbą przecież dla tamtych światów, prawda, że te zatrudnianie dzieci... No nie tylko zresztą w tym, w Azji, ale jest to bardzo ciężki temat, natomiast wiemy o tym wszyscy, że one nie mają wyjścia. Tak. Autor naszych butów. Vincent. To jeszcze tak wracając do tych butów, ja nie sądzę, żeby i nadal... Jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć. Pewnie, jak najmniej, nie tylko jedną. Bo tam wspomnieliśmy o tych butach i mi tak strasznie się ciśnie na usta, bo ja pamiętam mój pierwszy wyjazd do Indii, gdzie naprawdę to była taka konfrontacja w sumie sama ze sobą, gdzie tam dowiadujesz się o sobie najwięcej, o tym, w jaki sposób, nie wiem, twoje myśli podróżują, w jaki sposób ty odczuwasz, czy w ogóle masz na jakieś przemyślenie na jakiś temat. I ja zapragnęłam się tak czuć, jak się czuję tam, w tamtym miejscu, bo doświadczałam wszystkiego, każdej jednej emocji, ale naprawdę w bardzo takim pomnożonym aspekcie. I ja wróciłam tutaj i było mi ciężko, bo faktycznie czułam się pod tym kloszem, tak? Ja tego już nie chciałam. I, rozumiem. I moja przyjaciółka powiedziała mi jedną piękną rzecz. Ale ty się naucz tych uczuć, tak? Ty się ich naucz. Tu powiedziałaś ważną rzecz, że możemy się nauczyć uczuć, prawda? Ja o tym nie wiedziałam. Wydawałoby się, że są tak spontaniczne, że one jakby, tak jak mówiliśmy poprzednim razem, że nie mają kształtu. To jest troszkę tak, jak z tym... I zacząłem chodzić w tych butach. Patrz, zacząłem od Stanisława Tyma, moim zdaniem jednego chyba z najinteligentniejszych satyryków, jakich mamy. Bo przyznam się, że kabarety współczesne mnie jakoś średnio bawią. Ale wracamy do naszych obrazów i do Vincenta van Gogha. No nie wypada mi go przedstawiać. To tak jakby mówić trochę, że mamy sałatkę na stole. No to nie, ale mamy w studiu na przykład znanego polskiego aktora Janusza Gajosa, prawda? No, to wystarczy, że spojrzeć na twarz i wiemy, kto przyszedł. Zobacz, taki niepokojący jeden z tych właśnie portretów, kiedy dawała znać o sobie ta jego psychiczna jakiś uraz do świata. I te linie faliste gdzieś tutaj obok nawiązują do tego jego stanu. A piękną ilustrację muzyczną do tego obrazu, no może przypomnijmy, jaki to tytuł będzie. Tak, Gwiezdna. Mówisz, Vincent, tak?
Starry Nights. A, jasne. Tak. Bo ty mówisz bardzo słusznie o piosence, która ma tytuł Vincent. A po prostu tak wybiegłam trochę w... Nie, w porządku. Rozmawialiśmy, tak się nam wyrwał ten Vincent i Don McLean, prawda? Tak. Z cudowną muzyką. I teraz na chwilę zatrzymajmy się. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Starry Night, czyli Gwiezdna Noc. Parę słów mówiłem już poprzednim razem. I zauważ, ten portret Van Gogha, który był przed pokazywany, też ma tą takie, te zawirowania, wiesz, gdzieś. To był okres jego choroby, jego zmagania się z psychiką. Czy można było zachować zdrowie, kiedy było się tak wybitnym artystą, w tak niezrozumianym, świat i otoczenie kompletnie nie rozumiało tego. To my dzisiaj wiemy, że to były wielkie dzieła. Ale nie bądźmy tacy znowu przemądrzali, bo też pewnie dzisiaj nie rozumiemy wszystkich zjawisk artystycznych, prawda? Ale wtedy to był szok trochę dla publiczności, kiedy to malarstwo akademickie karmiło nas takimi historycznymi, wspaniałymi płótnami. A takie Van Gogh i taka Gwiezdna Noc, no bardzo to jest wszystko, było nowatorskie. Don McLean i jego chyba z takich najpiękniejszych ballad o sztuce. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Vincent. To jest przepiękny utwór. Przepiękny. Ja nawet nie wiedziałem, wiesz, on jest o Van Goghu. Kiedyś tam, dawno, kiedy nie miałem pojęcia o języku angielskim. I tam się to słowo Vincent pojawiało, ale jakoś nie kojarzyło mi się. Ale od razu pierwsze wrażenie, jak tylko tą piosenkę usłyszałem, byłem wtedy, nie wiem, bardzo małym chłopcem. To był piorun, to było coś uderzenie, miękkie miałam uderzenie. Podobnie z tym utworem, miękkie uderzenie. I do dziś kocham ten utwór. I on nigdy nie... On jest wzruszający. Tak. Patrz, bo on się jeszcze nakłada też na to, co wiemy o Van Goghu, co wiemy o jego życiu, o jego twórczości, o jego dramatycznych bardzo losach. Nie wypada mi mówić o Van Goghu tak zdawkowo, więc ja może tylko skupię się na tym, co możemy oglądać. Popatrz, jego fascynacja sztuką japońską, nie tylko jego zresztą. Obok mamy obraz wielkiej fali tsunami, to jest taka seria, widoki góry Fuji. I zobacz na to niebo Van Gogha. Oczywiście to są skojarzenia takie może przypadkowe, ale gdzieś fuzja tych dwóch kultur u niego występowała w kopiowaniu drzeworytów japońskich. A tu w tym obrazie ta Gwiezdna Noc i ta fala japońska, która się tam gdzieś przez to niebo po prostu przetacza. O, jeszcze zbliżenie. A tu połączenie, taka fuzja, prawda? Fuzja dwóch obrazów. Wypada przypomnieć jeszcze japońskiego twórcę Hokusai Katsushika, który stworzył taki cykl widoki góry Fuji, które tam widzimy gdzieś w głębi, w tyle. No i Dan McLean jeszcze pozwolił mu chwilę grać i śpiewać tą cudowną piosenkę. Trudno zakończyć tak, uciąć po prostu rozmowę o takim artyście. Tu jeszcze dwa obrazy, ale chyba dwa przygotowałem. Tak na krótki komentarz z twojej strony. To też kompozycja tego obrazu jest taka trochę otwarta, prawda? Ona się gdzieś nie zamyka, nie ma jakiegoś, tak jak ci malarze dawni, w jakimś trójkącie, czy w owalu, czy... Ty jako fotograf, czy ma znaczenie dla ciebie ten sposób widzenia świata, jaki jacy malarze prezentowali? Czy jakby fotografia ma swoje tutaj prawa? Magda, jak to wygląda? Bo mnie to ciekawi. Przepraszam, powtórz pytanie, bo jakoś tak nie mogę zaskoczyć. Nie, może źle się tutaj wyraziłem. Chodzi mi o to, że malarz ma określoną
określone podejście, kompozycje do wyboru, jakby pewne figury, w których może zawrzeć swoją. To dla przykładu taki sztandarowy obraz, który wszyscy znają, to Mona Lisa, która idealnie wpisuje się w trójkąt, prawda? To taka typowa renesansowa kompozycja. Albo tak jak w przypadku Van Gogha, mamy kompozycję otwartą, czyli nie ma zamykania. Czy fotografia ma tak jakby inne podejście do... Wiesz co, w fotografii też jest jakaś tam złota zasada trójpodziału. Ale ja też usłyszałam w porę chyba taką piękną myśl, że przeczytaj książkę, a potem ją wyrzuć po prostu. Nie, nie, to słuchaj, chyba daj, jeżeli masz wyrzucać, to daj ją komuś innemu do przeczytania. Nie, to jest do kiej, wiesz, tak powiedziane w cudzysłowie, prawda, gdzie nie masz obowiązku się trzymać tej reguły. Wiesz co, ja się pochwalę swoim zięciem. Pozdrawiam Roberta, przepraszam za prywatę, ale to tak, bo to o czym mówisz, przeczytaj i wyrzuć. Nie, mój wspaniały zięć po prostu zbiera te książki, oddaje do biblioteki, te, które przeczytał. Czasami ja mu tam gdzieś podwędzę parę, żeby samemu przeczytać. I wiesz co, ja nie lubię się rozstawać z książkami. One żyją ze mną od wielu lat i strasznie trudno mi się rozstać. A mój zięć ma ten dar taki dzielenia się, że on już przeczytał, to czemu ma u niego stać i kurzyć się na półce? To wspaniałe, co mówisz. Żeby się dzielić wiedzą. Znaczy, nawet nie w tym kontekście to powiedziałam. To znaczy, oczywiście piękna intencja, idea. I powiem, że czasami mi się zdarza praktykować faktycznie. Nie upominam się o książki, które pożyczam. Mnóstwo książek mi tak gdzieś rozeszło się po świecie. Ale na zdrowie czytelnika. Ale jakby myśl, którą chciałam przekazać, jest taka, że te zasady są fajne w momencie, kiedy się uczysz, a potem fajnie, miło, przyjemnie jest odkrywać siebie i te zasady, okej, może już je znasz, a może nie, ale nie pozwolić sobie poprzez te zasady kastrować swoje jakieś tam... O, użyłaś takiego słowa dosyć dosadnego, ale wszyscy... amputować. Wszyscy się tak wiedzą, o co chodzi. Tak. Piękny obraz i rysy. No, on jest związany z pobytem w szpitalu psychiatrycznym i zobacz, kompozycja tego obrazu i sposób przedstawienia kwiatów. Jeden z nich jest biały, wyróżnia się, prawda? Ja tak sobie zakładam, że to autor i te irysy, które jakby nacierają na niego, jakby go chciały wchłonąć, otoczyć. Gdzieś, ale one wyglądają jakby żyły, nie? Jakby żyły, jakby się przesuwały, jakby się czołgały. I ten jeden, który jest odwrócony w ich stronę. Ja mam wrażenie, że gdzieś... Ta dusza malarza gdzieś się chyba ujawniła w tym obrazie. Ale obraz bardzo piękny. I kończymy Van Gogha taką nadzieją, bo to kwitnąca gałąź. Mamy nadzieję na wiosnę, jak co roku, prawda? Jak to śpiewała Kaja, choćby zawalił się świat, wiosna przyjdzie i tak. Więc taką nadzieję mamy, wszyscy czekamy. No od Van Gogha przeskoczyliśmy zupełnie do... innej epoki, rok 1997, Til Schweiger i Bandyta, Bastard, prawda? Film, dlaczego o nim mówię, bo raz, że jest to wybitne dzieło, no może wybitne dzieło, ktoś powie, no jest to bardzo dobry film w każdym razie. Polecam każdemu, nie będę go oczywiście opowiadał, nie znoszę opowiadaczy filmów, jak oni tam przemycają rozwiązanie w trakcie. W każdym razie, dlaczego o nim mówię, bo towarzyszy mu przepiękna muzyka Michała Lorenza. Chciałbym, żebyśmy zaczęli może tematem, który jest potem w filmie powtarzany często, a on obrazuje góry w Słońcu. A propos góry, które tu zagrały w filmie, to nasze Bieszczady. Wiele osób się fascynuje tymi górami, takimi niewysokimi, ale mającymi w sobie jakąś poezję. Posłuchajmy tematu Mroiło. Mroiło.
Muzyka Lorenza ma wyjątkowy klimat i tak wpasujący się bardzo w tą tematykę filmu, akcję filmu, która dzieje się w Rumunii. Krótkie dwa zdania, no miałem nie opowiadać, ale chyba warto, żeby ktoś, kto będzie chciał zachęcić może w jakiś sposób do obejrzenia filmu. Tytułowy Bandyta to rzeczywiście recydywista, który trafia do specjalnego jakby programu resocjalizacji. Zostaje przeniesiony do Rumunii, do szpitala dla sierot. Szpital notabene to szpital na Woli w Warszawie, który zagrał tę rolę. I Tilly Schweiger, który z tego bandyty przekształca się w człowieka pod wpływem nowych warunków, nowych. To tak, Magda, jak ty, patrząc na świat gdzieś tam daleko, tak zupełnie różny, no przywozisz ze sobą coś jednak, tak nie da rady tego kurzu tam zmyć zupełnie. Ty zabierasz, może kurz to brzydkie skojarzenie, ale zabierasz część tego ze sobą, prawda? I on się zmienia też pod wpływem okoliczności, warunków, które tam właśnie zastał. Till Schweiger i film Bandyta. Posłuchajmy jeszcze chwilę wersji Michała Lorenza i wersji instrumentalnej. No niespodziewany wizerunek, prawda? Po bandycie mamy amanta polskiego kina, chociaż tak nie do końca. Nie będę tego rozwijał. No Edmund Fetting, prawda? Nie miałaś wątpliwości? Miałam. Miałaś wątpliwości. Miałam. Oj, to jesteś, Magda, młodziutką dziewczyną z pokolenia, która... Ale Mateusz, na przykład, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz. Ja nie oglądałam nigdy telewizji. Słucham? Ja nie oglądałam nigdy telewizji. Ale to, serio mówisz, że nigdy mówię. Nie, jako dziecko wyłączałam telewizor, ponieważ mnie bardzo drażnił w domu, a gdy tylko się z domu wyniosłam, mając te tam, nie wiem, 18-19 lat, to ja nie kupiłam nigdy telewizora i od tamtej pory... Jesteś szczęśliwa chyba. Ja go nie posiadam. Także bardzo ubolewam czasami nad tym, że faktycznie nie rozpoznaję... Ale czy do kina chodziłaś? Do kina tak. Tak. Do kina, no to wiesz co, bo ten film to pewnie, kiedy się pojawił, rok 64, zaraz powiem, dlaczego Edmund Fetting i skąd to taka... To znaczy muzykę kojarzę, tak? Muzyka, natomiast, tak. To, nie... No wspaniały głos, prawda? No przejmujący bardzo... Głęboki, męski głos. Wszystkie dzieci wiedzą Czterej pancerni tak. Pies, no oczywiście. Ja będąc przedszkolakiem to śpiewałem, bo zawsze miałem jakiś tam słuch trochę lepszy i pani mnie wystawiała na środku, żebym śpiewał Czterech pancernych. Wstydzę się może tego dzisiaj, chociaż nie, dlaczego? To taka piękna piosenka, Deszcze niespokojne. Tylko tak jakoś się kojarząca, no ale to inna sprawa. Edmund Fetting i Agnieszka Osiecka. No. Cóż może być piękniejszego? I jeszcze jedna osoba, Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda, nasz wspaniały jazzman Krzysztof Komeda. Agnieszka Osiecka taka chmurna, zbuntowana trochę. I film jest trochę chmurny i zbuntowany, mianowicie Prawo i Pięść z rolą główną Gustawa Holoubka. Polski western, można powiedzieć. Nie kojarzysz nie, tego nie, filmu? Nie, czy nie kojarzę, nie. Może warto by zobaczyć. Jak nie w telewizji, jeżeli nie oglądasz, to może gdzieś w internecie na pewno można znaleźć. I tam jest ten wspaniały motyw, temat Nim wstanie dzień, śpiewany przez Edmunda Fettinga. Bardzo mnie jakoś ujął ten. Muzyka bardzo oszczędna i piękne słowa Agnieszki Osieckiej. Posłuchajmy chociaż fragmentu. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. To taki polski western, można powiedzieć. Samotny obrońca prawa, który występuje przeciwko bandzie pewnych ludzi, którzy po wojnie postarali się wzbogacić bardzo łatwo i tanim kosztem gdzieś tam na tych ziemiach odzyskanych. No ale oczywiście treści filmu
nie będziemy opowiadać. Piękne zdjęcie Agnieszki Osieckiej. Ja wybrałem to zdjęcie z wielu, ale fotograficznie takie bardzo, chociaż może zbyt ta symetria tego pokazania postaci, ale ta gałązka przechyla nam trochę kompozycję w jedną stronę. Bardzo piękne zdjęcie. Nie możemy się czepiać kompozycji w momencie, kiedy ona ma tak piękny wyraz twarzy. Prawda? I Zoś takie piękne zamyślenie ujęła, na sobie. Była piękna kobieta, zresztą piękna wnętrze. Wewnętrznie i zewnętrznie. Zewnętrznie. Nieco zbuntowana. Ale w ogóle to jest nasza część naszej natury. Jeżeli ktoś w tym świecie, jaki jest, wygląda normalnie i zachowuje się normalnie, to ja nie mam zaufania do niego. Trzeba tak się zastanowić. Tak, takich trochę dziwnych ludzi, takich mających, nie wiem, to może temat na osobną dyskusję. Chciałbym od tej pięknej kobiety przejść do drugiej pięknej kobiety. To taka, jak o niej mówiono, bosonoga diwa. Występowała boso i też, nie wiem z czego to wynikało, ja w każdym wiem. Razie. Wiesz, tak rozumiem. Mi się wydaje, bo ja może też... Może myślisz to samo, co ja. Znaczy, według mnie buty, one mają dużo... znaczy, tam się na tych stopach znajduje mnóstwo receptorów, które... one dopiero wtedy mają prawo się uwolnić, zadziałać i ta energia płynie. Z tej strony, że czując tak, scenę, czując maksa, ziemię, czując to ziemię, ma się zupełnie... Się ma tą energię, jasne. Ona płynie. A jasne. Jednak jest podeszwa, która on tak, jakoś tam blokuje i ten przepływ tworzy zatrzymuje. Sztuczną barierę, prawda? Chodzenie boso jest zresztą też fascynujące zajęcie. Myśmy zajęciem. Się odzwyczaili też. Chyba od tego, że stopy nasze nie są za bardzo. Nie są, ale możemy sobie zawsze ściągnąć te buty, będąc na łące czy nad morzem i faktycznie doświadczyć tego. Cezaria, i to działa. Tak, Cezaria Evora, jak mówisz, to co opowiedziałaś o tej bosej, bosostopej diwie, to chyba wszystko to jest warte zapamiętania i jest wiele prawdy w tym, jeżeli nie cała. Prawda? Trochę to się też kojarzy z jej pochodzeniem społecznym, tak mnie gdzieś tam symbolicznie oczywiście. Ale wiesz co, jeszcze, przepraszam, nie, że mów, się wtrącam. Dużo ludzi na całym świecie jeszcze chodzi boso, na przykład. No jeżeli ma taką możliwość klimatu. I faktycznie ich stopy są przystosowane. Nie, no bo wystarczyłoby pewnie 2-3 zimy przechodzić boso i mielibyśmy z głowy buty, prawda? I myślę, że jakby też ciągle ma to sens w niektórych kulturach. Wyspy Zielonego Przylądka i taki rodzaj tańca, rodzaj pieśni, który nazywa się morna, w bardzo wolnym tempie. Jak się takie wolne tempo nazywa? To jest... W muzyce klasycznej to largo chyba, prawda? A to nie wiedziałam. Adagio, no nie wiem, ja się tu nie jestem specjalistą, muzykologiem, w każdym razie taki rodzaj wolnego tańca i jej utwory są właśnie tak. Soda będzie za chwilę fragmentem ilustrującym możliwości pięknego wokalu, pięknej. Ty jako wokalistka to chyba czujesz w sposób szczególny, jak ktoś inny śpiewa. To jest takie mocne przeżycie w ciele, że tam są ciary i tam jest wszystko. No naprawdę to się na poziomie fizycznym dzieje, prawda? Ja mam wrażenie, że niektórzy, jak widziałem śpiewające osoby, że oni się palą, że wewnętrznie gdzieś i się spalają w tej sztuce gdzieś. Tak ich to... Przynajmniej miałem takie wrażenie, oglądając już nieżyjącego Ala Jarreau, który płonął po prostu i on się spalał. Jak ktoś powiedział, w końcu się wypali, że tak nie można. Że nie można dawać całego siebie. Aha, w ten sposób. Żeby, wiesz, tak jakby całą sobą. Ale mieliśmy Dark Side of the Moon i Claire Torrey w tej wokalizie. No to tam się rzeczywiście wyrzuca z siebie tą całą duszę. Przecież nikt tego nutami tak dokładnie nie zapisał. Tu było dużo improwizacji. Nie, no to są takie momenty, w których się nie da powtórzyć, tak? Tak. Potem bardzo często. Bosonoga diva. No niesamowita. Niesamowita osobowość, niesamowita. Niesamowita dama piosenki, która odeszła niestety. Tak. I też mam taką swoją refleksję na temat właśnie takiej bosonowej diwy i wokalistki śpiewającej w obcasach. I naprawdę tutaj od razu widzę dwa różne światy. I bardziej przemawia do mnie ta pani bosa, która śpiewa prosto z trzewi serca.
niż ktoś, że oczywiście nie, wiadomo, każdy ma swoje jakieś preferencje, tak? Uważam, że dużo ciężej jest być sobą w momencie, kiedy jest się w tych obcasach. Tak mówisz. Tak. Tak, no tak, buty nas trochę ustawiają też. A właśnie albo... zaczęłaś od tych butach i mam cały czas je w głowie. Zaczyna. Magda świetnie moim zdaniem. Ja się tak obawiałem dzisiaj tego tematu, bo zaczynając, jak mówię, od starych butów Van Gogha, komentowanych przez Drwala Macugę. Ja nie wiedziałem, że tak świetnie to wszystko... Popatrz, okazuje się, że jednak te buty mają ogromne znaczenie. Ogromne. Najlepiej, jak one są własne, nie cudze. Ja ciągle powracam, wiesz co, bo w tym wszystkim jest też symbol potęgi autorytetów, że zakładamy czasem za duże buty cudzego rozumu. Albo za ciasne, albo nie są dopasowane do nas. To tym nazwał to genialny sposób. Za duże znóg lecą, za małe nogi sobie poobcierasz i stoisz jak ta. I tutaj trzeba by wypikać. Mądre, bardzo proste, taki drwalski rozum trochę. No ale takie proste przekazy są bardzo trafne i jasne. To są świetne strzały, że tak powiem. A tutaj muszę cię, Magda, zatrzymać chwilę. Fotografia z okładki płyty Tutu Milesa Davisa. Jakiś, wiesz co, Japończyk robił to zdjęcie, już ja gdzieś wyleciało mi z głowy. Ale co powiesz jako fotograf na temat takiego portretu? Czy masz jakieś refleksje? Popatrz, z zupełnej ciemności wyłania się rysy twarzy, podkreślone jeszcze. Tak, kości policzkowe mocno zarysowane. Przez te cienie. W ogóle płyta jest pięknie wydana. Ja mam tą płytę na szczęście w formie winylowej. Dużej, więc ta okładka jest tak, jak wziąć ją do ręki, to jest przyjemnie, żeby ją obejrzeć. Ona z każdej strony ma te fotografie bardzo ciekawe. Ta jest na stronie tej, na awersie, tak można powiedzieć. Tak. Miles Davis, no niespodziewany gość w naszym zestawieniu, bo ja się tak trochę obawiam poruszania tematu. Przepraszam, że ci przerwę, bo zapytałeś mnie, co ja na ten temat. Piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie. Zupełnie nie wiem, czy się wpasowuje w jakiekolwiek kanony i w ogóle mnie to nie obchodzi. Tak. Wiesz co, no, może w pierwszej chwili drażnić jakąś taką symetrią, że gdzieś stworzono taką maskę trochę, ale wyraz tych oczu i sposób operowania światłem bezbłędny. On jest nawet przejarany, tak to się mówi, tak. Przejaskrawiony tam. Mm-hmm. Jest za dużo tego światła. Za dużo kontrastu tak, jest moim zdaniem, ale tak miało być. Mm-hmm. Widocznie tak miało być. Miles Davis. I teraz, no co ja, dlaczego ja tego pana przywołuję? Poza tym, że to wielki, wielki muzyk, no też już nie żyjący. Rok chyba 91. Pamiętam, że to taka żałoba trochę prywatna dla mnie była. Z kolegą z Uczty, który to też kochał tą muzykę i tak żeśmy razem płakali prawie. Muzyka filmowa. I taka aktorka francuska, nie wiem, Magda, bo ja ciągle pytam cię jako taką młodą dziewczynę, a te wszystkie moje przykłady to są z czasów, kiedy chyba ich nie pamiętasz, tak mam wrażenie. Nie możesz ich pamiętać. To jest Window na szafot, rok 58. I taka aktorka francuska, ona potem no już wylansowała się dzięki temu filmowi. Zaraz powiem, dlaczego o filmie mówię. Jean Moreau. Nie wiem, czy kojarzysz. W każdym razie ona Coś może mówi. Ona, to rok 58, kiedy miała najlepszy swój czas grania w filmach. A Windą na szafot jest takim czarnym kryminałem nakręconym przez Louis Malla w roku 58. I cechą bardzo charakterystyczną jest muzyka tego filmu. Może zaprezentujmy fragment o tytule takim bardzo znamiennym, Generic, czyli taka czołówka filmu, taki początek, takie rozpoczęcie. Dajmy na chwilę brzmieć trąbce Milesa Davisa. Ciekawą rzeczą jest to, że
Miles Davis nagrywał tą muzykę w studiu, gdzie leciał film. I w zasadzie to jest wszystko improwizowane, to jest wszystko grane do obrazu. To się dzisiaj chyba tak nie robi, prawda? Nie ma takiego zwyczaju. Zabieg to był. Taki, słucham. Zabieg taki. Tak. Znaczy oni weszli do studia, włączono film, Miles wziął trąbkę i zaczął grać do obrazu. Mhm. No, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie, że celowy zabieg, chyba żeby właśnie uzyskać efekt... Maksimum spontaniczności takiej. Wtopienia się wtopienia w to. Się. Mhm. I popatrz, to jeszcze taki kadr z filmu. Jean Moreau chodzi, pada deszcz. Tak łatwo, nie tak łatwo ukryć łzy w deszczu, prawda? One się będą gdzieś tam przejawiać. Dzieje się coś złego, coś, co dla widzów filmu będzie oczywiste. Ja nie będę tego opowiadał. Film jest takim klasycznym, czarnym kryminałem, takim chodzonym trochę. A tytuł taki bardzo groźnie brzmiący, no ma swoje wyjaśnienie oczywiście w samym filmie i tu nie chcę tej ciekawości zaspokajać, proszę obejrzeć. Windą na szafot, Louis Malle, rok 58 i genialna muzyka Miles Davisa. Pozwól mi jeszcze chwilę. No, tu Magda, nie wiem, czy odczytałabyś, co to jest. Muzyki filmowej to nie. Ale powiem ci, to jest tak bardzo pośrednio. Tak bardzo pośrednio. Miecz? Miecz, tak. O, to już dobrze, że taki masz takie skojarzenie. To jest bułat. Bułat. Z czym nam się ten bułat będzie kojarzył, to za chwilę chyba będzie oczywiste. Bułat to rodzaj stali damasceńskiej, taką. Różnie. Mylony bywa ze stalą damasceńską, którą popatrz. Ale chciałaś mnie zapytać o muzykę filmową. I zapytam cię. Wracamy się, bo rzeczywiście tak byłem ciekaw twojego zdania na ten temat i już wskoczyłem na bułata. To może jeszcze spojrzymy na Milesa i jego ciekawy wzrok. Magda, bo moje fascynacje filmowe tutaj odczytujesz. Może nie wszystkie, ale czy ty coś z tych obrazów, które może w kinie, bo jeżeli nie oglądasz telewizji. Wiesz co, ja na przykład, jeśli chodzi o muzykę filmową, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to w ogóle kino europejskie. I fascynują mnie takie produkcje. Mam wrażenie, że są bardzo mocno bliskie, po prostu są bliskie mojemu sercu, tak? Ja gdzieś czuję. Na przykład Tony Gatliff, nie wiem, czy znasz reżysera. Mówi mi to coś, ale to, wiesz co z filmem? On tworzy filmy chyba głównie o cyganach. Mhm. To są filmy fabularne, natomiast on ma przepiękny sposób pokazywania rzeczywistości, w tej, w której, no bo cyganie są na całym świecie, tak, oni mają... To bardzo muzyczny naród. Bardzo muzyczny, dlatego od razu przyszło mi to do głowy. Czyli ta muzyka ma taką rolę jakby... Takie chyba nomadzi to są, tak, nie wiem, ciężko powiedzieć. Sama nazwa, wiesz, właściwie oni nie lubią tej nazwy. Ja pamiętam, dzieckiem będąc jeszcze, szwędałem się po tych taborach cygańskich, bo one się tu zatrzymywały w Staszowie. Nie tak daleko, tu za... Jak są stawy, prawda? Mm-hmm. Tu mieli te swoje spędy i tu lubiłem jako dziecko przychodzić, ogniska się paliły i tak dalej. Nie było to bezpieczne, ale do dzisiaj dopiero wiem. Czyli to, o czym mówisz, to jest taka muzyka ilustracyjna, taka pokazująca ich kulturę, jakby malująca trochę te filmy. I też okazuje się, no to chyba jest też oczywiste trochę, że jakby co kraj, to... Inni cyganie, tak powiem. Tak. Inni nomadzi. Ale oni po kulturze, to znaczy korzenie mają wspólne, tak? Gdzieś chyba w Indiach. Tak, gdzieś stamtąd jest ten naród. I oni się wszędzie potrafili jakoś tam nie do końca zaakceptować. Nie do końca. To Waldemar Łysiak chyba w jednej z książek napisał, że jak dostali mieszkanie w bloku cyganie, gdzieś tam na którymś piętrze. To nie poszli pod drzewo. Nie, Magda, nawet nie to. Okay. To wzięli, nazbierali drzewa i rozpalili na podłodze ognisko. Co no wiadomo, jak się kończy w takich mieszkaniach. I mam jedną tylko płytę taką, którą chciałabym polecić, jeśli ktoś faktycznie chciałby Gatliffa poznać, to od strony Vengo polecam. Gdzie Vengo to był film, który był nakręcony w Hiszpanii. I pokazane jest właśnie flamenco w takim czystym, pięknym, najpiękniejszym moim zdaniem wydaniu. Ja jak dostałam tą płytę,
Od po prostu rana do nocy i to trwało chyba kilka tygodni. Przepiękna, przepiękna ścieżka Flamenco. Filmowa. Tu się pojawi Vengo. Jeszcze ten motyw. Vengo. Ta hiszpańska, hiszpańska nuta. No i wyjaśniamy ten bułat, tą stal damasceńską. No bułat to się kojarzy jednoznacznie, prawda, z tym panem. I też z Agnieszką Osiecką, prawda. Oni byli związani ze sobą, nie wiem na ile bardzo, na ile silnie, w każdym razie emocjonalnie na pewno bardzo, bo to pokrewne dusze. Była to Kudżawa oczywiście. Przyznam się, że no ktoś może się tu lekko skrzywić, że jest tyle innych utworów, tyle takich znakomitych, ale ja wybrałem, może tak a propos trochę czasu, jaki mamy. Chociaż autorem tej tekstu do tej piosenki jest François Villon, taki niepokorny i taki bardzo no, niejednoznaczny poeta, czy człowiek w ogóle. Trochę jak ten Caravaggio, malarz, który tam miał na koncie nawet i zabójstwo, musiał całe życie uciekać. Ale wracając do bułata Okudżawy, to oczywiście mam na myśli. Tu jeszcze, to są właśnie bułaty, to są te szable, krótkie szable używane głównie na wschodzie, ze takim bardzo charakterystycznym piórem. Nie wiem, czy imię bułat, bo ono się jakby pojawia wszędzie, czy to jest rodzaj takiego artystycznego pseudonimu, czy tak rzeczywiście to imię brzmiało. W każdym razie bułat Okudżawa, no, wspaniały pieśniarz. I jego wersja tego tekstu François Villona, modlitwa. Posłuchajmy. Пока земля еще вертится, пока еще яра в свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Tekst uniwersalny, mam wrażenie. Nie wiem, czy Magda kojarzysz. A czy w ogóle lubisz z tego kręgu kulturowego artystów, tak na przykład Wysocki, właśnie Okudżawa? Wiesz co, nie puszczam. Nie. Ale też chyba nie uciekam. Gdzieś jest to takie... Wiesz co, ja ci może wejdę w słowo, że to tak było nacechowane trochę w niektórych przynajmniej utworach takim... tym środowiskiem politycznym, w którym wszystko to powstawało, że oni jednak musieli, nie mogli się nie odnosić do tego. Ja wybrałem modlitwę, ponieważ ona jest uniwersalna. Ona mówi o tym, że owszem, tam słowo Bóg pada tak może nie nazwany to rzeczywiście do końca, ale tam jest ten Pan Zielonooki, żeby On dał każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Jeżeli, co byśmy chcieli dostać? No tego, czego nam brak w życiu. Niekoniecznie materialnych rzeczy, prawda? Ale brak nam uczuć, brak nam ciepła, brak nam zrozumienia, mnóstwo rzeczy, tego, czego nam w życiu brak. I François Villon pięknie to napisał, a była to Kudżawa pięknie zaśpiewał. Posłuchajmy jeszcze fragmentu. Jak wierzy soldat ubity, że on przeżywa w raju. Как верит каждое ucho. No na koniec o bułacie Okudżawie. Taki przykład też tego, jak bardzo złożona była struktura tej stali. Pamiętasz taki film Shrek? No Shrek powiedział, że ogry mają warstwy, prawda? Że nie są takie proste, że są skomplikowane, jak ta cebula. Jak cebula, to dodał osioł, prawda, chyba. A Okudżawa i w ogóle artyści to są warstwy, to są te nakładające się na siebie różne warstwy. Dzięki temu ta stal była tak mocna, tak silna, ponieważ ta wielość tych warstw no, powodowała jej sprężystość i niesłychaną ostrość, odporność na wyszczerbienie. No do modlitwy to mogę tylko przywołać taki obrazek Albrechta Dürera. Piękny rysunek. Mistrza, absolutnego mistrza, grafika, malarza niemieckiego. Na północy od Alp, jak mówiono, to był największy artysta w dobie renesansu. I to taka może krótka refleksja na temat Dürera, jak odczytywany był na południu, gdzie pojechał do Wenecji. Traktowany był jak król, a na północy w Niemczech niestety jak rzemieślnik, więc ta sztuka bywa tak różnie
Może to słońce południa powoduje, że wszystko jest tak. Ja uważam, że słońce ma strasznie wielki wpływ, nawet na muzykę. Jasne. Porównajmy muzykę przykładowo z Islandii, a z krajów południowych. Tak, tak. Tak. Jak te brzmienia północy, a brzmienia południa. To jest oczywiste moim zdaniem. No. Miałem tutaj zaprezentować jeszcze Jana Garbarka, którego kocham. Aha. I miałem okazję tu szczęście być na jego koncercie w Warszawie. Ja bardzo... Ania Garbarek to jest chyba jego córka, tak? Prawdopodobnie tak, ale wiem, że Jan Garbarek pojechałem, tak powiem tylko może taką anegdotę, pojechałem pierwszy raz i córka kupiła bilet i czekała tam na mnie, ja przyjechałem, a tam nagle pokazuje się jakaś karteczka, że nie będzie koncertu. Ludzie, którzy tam byli, niektórzy płakali, kobiety płakały, że mógłby chociaż chory pianista, ale mógłby on sam z tym swoim saksofonem przyjść, zagrać, bo oni jechali gdzieś tam ze Śląska i tak dalej. No w ogóle niesłychana rzecz, ale potem rzeczywiście bilety zachowały ważność, więc pojechałem drugi raz. I w sali kongresowej cudowny koncert, Jan Garbarek, no może innym razem. Tak zapytałam, ponieważ Ania Garbarek też muzykę. Tak, tak. Ale czy słyszałaś, kojarzysz Jana Garbarka? Tak, tak, tak. No, mój recenzent od recenzent, nie pamiętam jak to się nazywa, promotor, o tak, przepraszam, od mojej pracy magisterskiej, był fascynatem. Pamiętam Jana Garbarka i... Właśnie jak się mówi fascynat, czyli ktoś, kto się fascynuje czymś, fascynuje prawda? Się, chyba tak. Tak, tak, pasjonat, to nie taki ten, co się wkurza byle co, tylko czymś tam się pasjonuje. Chyba tak to działa. Tak myślę. Wiesz co, nie wiem ile mamy jeszcze czasu, ale... Mateusz uciekł. Ale po prostu tego pana też gdzieś mówiliśmy o Kasie, czyli o Cash, prawda? Johnny Cash. No tu jest tak, jest Johnny Cash w takiej pozycji też modlitewnej trochę. Gdzieś do tej modlitwy François Villona. W utworze absolutnie wyjątkowym. Takim... bardzo, może smutnym, bardzo, bardzo przygnębiającym, ale niezwykle mocno podkreślającym naszą ludzką kondycję. Tak ja nieraz mówię, kończy się kolejny rok, idą święta, być może zagubieni w tym szale zakupów, prezentów, wymyślania, potraw i tak dalej. Zapominamy trochę o takich podstawowych rzeczach. To Heart, cover. Tak jak powiedziałem, to jest cover zespołu 9-calowe gwoździe. Nine Inch Nails. O, piękną angielszczyzną Magda przetłumaczyła. Johnny Cash, posłuchajmy fragmentu. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Utwór pochodzi z płyty American Four, chyba czwórka, gdzie to jest już końcówka życia. Pamiętamy Johnny'ego Casha jako tego z tą czarną czupryną i takiego zawadyjakę trochę scenicznego. A tu mamy podsumowanie, tu jest taka refleksja, że sam temat utworu jest taki bardzo refleksyjny i dający nam wszystkim do myślenia, żeby
żeby nie marnować czasu w życiu, żeby wykorzystywać go bardzo, no, tak dla nas, jak i dla naszych bliskich, czy w ogóle w jakiś sposób optymalny. I Cash w takim gorzkim podsumowaniu słowa, które o tym mówią, no, kończy takim troszkę filozoficznym stwierdzeniem, taką refleksją, że gdyby mógł wszystko cofnąć, gdyby się gdzieś tam ileś mil, setki mil gdzieś mógł zacząć od nowa, na pewno wszystko zadbałby bardziej i wszystko postarałby się zrobić lepiej. Wszyscy tak myślimy, prawda? Ale te powroty niekoniecznie przekładają się na takie zmiany. Znaczy ja ostatnio zaczęłam myśleć w drugą stronę, że jakby chyba też nie ma takich momentów bez przyczyny, także jakby... To znaczy nie da się poprowadzić jakby życia tą ścieżką, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zawsze gdzieś, mówiliśmy, że nie ma przypadku, ale on gdzieś tam, są sploty okoliczności, tak się akurat... Gdzieś ktoś nie zdążył albo zdążył, ktoś to zrealizował, pomyślał. I w każdym razie, tak na podsumowanie chciałbym tylko tyle powiedzieć, że dbajmy o siebie bardziej, zadbajmy o siebie bardziej, żeby nie było potrzeby mówić tak gorzkich refleksji na podsumowanie, no już nie chcę tu mówić o życiu, ale w ogóle jakiegoś naszego etapu życia. I tytuł utworu to jest Rana oczywiście i ten pierwszy dramatyczny zwrot do słuchaczy, że artysta śpiewa o tym, że się skaleczył specjalnie, żeby przekonać się, czy nadal jeszcze potrafi coś czuć. Chciałbym, żebyśmy bez potrzeby kaleczenia się czuli i żeby te uczucia nam towarzyszyły takie pozytywne wobec świata, wobec ludzi. Tak już takie może życzenia wyszły mi trochę noworoczne, prawda? Bo ten Sylwester nam zabrano. Możemy tylko tyle powiedzieć. Wymuszona impreza. Magda, dziękuję jak zwykle za inspirującą obecność i za bardzo ciekawe uwagi. Ja muszę sobie to odsłuchać później i tak mocniej, żeby zapadło w pamięć. Bardzo dziękuję i myślę, że jeżeli będzie taka możliwość spotkania jeszcze po świętach czy po Nowym Roku, chociaż ma być ta narodowa kwarantanna, nie wiem jak będzie to wyglądać. W każdym razie Państwa po drugiej stronie bardzo serdecznie pozdrawiam i gdyby nam się przyszło już nie spotkać w tym roku, to no tradycyjnie powiem, niczego mądrego już nie wymyślę, aby ten rok przyszły był lepszy pod każdym względem. I pod jakimkolwiek względem. I żeby tak jak w modlitwie Wijona, żeby przyniósł każdemu, czego mu w życiu brak. Bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Mateuszowi. Dołączam się do życzeń. Do usłyszenia.